Witam, witam wszystkich fanów Star Wars oczekujących na nowe produkcje z tego uniwersum. Doczekaliśmy się już w październiku 2. Zagramy w Star Wars Squadrons. To jest oficjalna nazwa nowej produkcji od EA Motive, czyli no studia, które zajmowało się też tworzeniem rozgrywki dla Battlefronta 2. O tym, co to dokładnie jest, za chwilę. Na początku obejrzyjmy sobie ten trailer na spokojnie, później poopowiadam wam o tej produkcji, co nas czeka, czy single, czy multi, jakie są wymagania, jakich tutaj postaci, lokacji możemy się spodziewać. Wszystko będzie dzisiaj na materiale. Jeśli czekacie na Squadrons, dajcie łapę w górę, też poopowiadam troszkę o moich odczuciach. Najpierw trailer, później troszkę omówienia, więc zobaczmy, co tam elektronicy przygotowali. To jest na silniku, więc nie jest to jeszcze faktyczny gameplay. O gameplayu za chwilę. Ale zobaczmy. Oczywiście mamy Rebelia kontra Imperium, niezniszczalne tutaj pole do popisu wśród twórców. Jo. Wygląda zacnie, to jest oczywiście na Frostbite, tak jak Battlefront 2, ale no myślę, że skojarzenia bardzo, bardzo duże z Battlefrontem 2. Bo to tak wygląda, identycznie. No. Będziemy mieli kampanię single player, tam mamy Herę, jak widzicie, ale to będę zatrzymywał jeszcze. A tutaj chyba jest troszkę nowych bohaterów. Mamy Wedge'a. Ja już ten trailer widziałem, więc mniej więcej wiem, o co chodzi. Nice one. No i też właśnie będzie niszczenie takich wielkich okrętów z, okej. Mamy 5 na 5. To jest ważna sprawa. Mamy niszczenie okrętów flagowych. I teraz jeszcze będzie jeden duży, co? Dokładnie. To będzie jeden z trybów Star Wars Squadrons. I oczywiście piloci potrzebni na 2 października. Proszę się zgłosić, kto chce zagrać. No dobrze. Teraz troszkę o informacjach, o moich odczuciach. Ten trailer niech sobie tutaj też leci w tle. Już troszkę ciszej. No i tak. Najważniejsze informacje 2 października to wiecie. I teraz jakich postaci możemy się tutaj spodziewać? Widzieliśmy Wedge'a, widzieliśmy Herę z Rebelsów. Mam nadzieję, że będzie Kutafon, czyli najwspanialszy pilot w galaktyce. Mam nadzieję. Myślę, że Luke też się powinien pojawić. To jest okres po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci, po bitwie o Endor. To jest też ważne. Czyli no taki okres, jak był w Battlefroncie 2 na kampanii, można powiedzieć. Więc nie wiem, czy tu nie będzie połączenie tej historii. Mogą się pojawić postaci, może właśnie córka Aiden albo coś takiego, bo ten też bardzo podobny był do tej postaci właśnie z kampanii. No, ale to chyba nie jest to samo. A tu mieliśmy właśnie Herę, nie? O, tutaj. Tutaj, w tym momencie. Później tak, no ważna sprawa, na jakie platformy: PC, Xbox One, PS4 i będzie też wsparcie dla VR-u, jak najbardziej. Jeśli chodzi o takie wymagania sprzętowe, to zalecane minimalne i zalecane minimalne dla VR-u i zalecane dla rozgrywki normalnej bez VR-u, to jest GTX 1060 albo RX 480, mniej więcej taka karta, i i7 7700, więc 6700 też może być spokojnie, i Ryzen 3 3200G, więc no myślę, że nie są jakieś bardzo wymagające te produkcje jeszcze w tym roku.
Zwłaszcza, że ten Frostbite jest ładnie zoptymalizowany. W Battlefroncie też myślę, że na takiej średniej klasy kompie dało się spokojnie grać. Także tu nie jest jakiś problem, jeśli chodzi o te wymagania. Jeśli chodzi dalej o jakie możemy tryby rozgrywki zobaczyć. No to tryby rozgrywki, tu jest ważna kwestia. Jest 5x5 pokazanych, no gdzieś w tym momencie, tak. W tym momencie mamy 5x5, reszta to będzie pewnie sztuczna inteligencja. Myślę, że jest to podyktowane tym, żeby gra po prostu dłużej była żywotna, tak jak w Battlefroncie 2. Mamy kooperację 4 osoby i reszta jest po prostu botów. Żeby wystarczyło 4 graczy normalnych, multiplayer i włączamy rozgrywkę. Myślę, że od razu mamy skojarzenia z Battlefrontem 2, że jest to no jakby żywcem wycięty tryb eskadry, czy po prostu tych natarcia myśliwców. No i przeniesiony na osobną grę. I do, no, trzeba mieć takie tutaj w głowie przesłanie, że chyba tak jest, nie? Chyba tak jest. Ale no, na pewno jest to rozbudowane, bo ten tryb natarcia ostatnio w Battlefroncie nie był jakoś bardzo mocno wspierany. Więc dla każdego coś dobrego. Ostatnio mieliśmy bardzo dużo piechoty, no, bohaterów też był Jedi Fallen Order, więc teraz troszkę myśliwców. No nie jest to, myślę, że najbardziej oblegany tryb. Na pewno nie jest, ale no cóż, jest przynajmniej coś innego. I też warto wspomnieć, że gra nie jest za pełną cenę, jakby pełną cenę teraz obecnych AAA-ów, więc będzie to $40 i będzie dostępna w accessach, nie? W tym Basic i w Premierze, więc no, można sobie oczywiście sprawdzić. A, i jeszcze nie zaznaczyłem ważnej kwestii. Będzie single player, bo teraz o właśnie trybach rozgrywki. Będzie single player, no pewnie nie jakiś bardzo długi. I będzie multiplayer. Głównie tutaj ta gra będzie skierowana do osób z multika. No i będziemy mieli 5x5. Będzie taki tryb normalny, taki jak była eskadra w jedynce, czyli po prostu deathmatch, można to tak nazwać. I będzie też niszczenie tych okrętów flagowych. Na razie takie dwa tryby znamy. Jeśli chodzi o miejscówki, na pewno będzie Yavin Prime i rozbity księżyc Galitan. I to jest też właśnie po bitwie o Endor, więc zobaczymy. Tutaj jeśli chodzi o pilotów, mamy Nową Republikę z Vanguard Squadron i Imperium z Titan Squadron. To są takie dwa oddziały. Będą bombowce, będą jakieś nowe też jednostki. Ten właśnie bardzo fajnie pomalowany hełm z imperialnych. No takie troszkę nowe jednostki, które się nie pojawiały jeszcze w tej szóstej części Gwiezdnych Wojen. Więc spoko, nowe postacie i wiadomo, że tutaj bardziej gra skierowana do osób multi, ale na pewno singla sobie sprawdzimy. No i oczywiście całą grę sobie sprawdzimy na kanale 2 października, chociaż jest to po cyberpunku, no to myślę, że znajdziemy czas, żeby sprawdzić mniej więcej jak to wygląda. A później byśmy się przesiedli, myślę, że na multi, ale najpierw singla. No więc aż tak dużo nie wiemy, ale coś tam już można z tego wywnioskować. To jest taki no gameplay trailer, więc to jest na silniku, ale tak nie będzie faktycznie wyglądała rozgrywka. Myślę, że może być bardzo podobna do tego, co widzimy w natarciu myśliwców w dwójeczce, Battlefroncie. No zobaczymy. Zobaczymy. Także na gameplay musimy poczekać do 19 czerwca. To jest pierwsza w nocy z czwartku na piątek. Ja mówię pierwsza rano, ale to jak chcecie, po prostu to jest w nocy. Z czwartku na piątek to już jest 19 u nas po prostu. Także to będzie na EA Play. No i wiemy tyle, że będzie 2 października ta gra. U nas niecałe 180 zł. I będzie można w Basicu też te 10 godzin sobie sprawdzić. Więc jeśli ktoś by chciał singla ogarnąć, no to myślę, że spokojnie może to zrobić w tym Basicu. No powinno się zmieścić, nie? W 10 godzinach. Nawet w Battlefroncie nie było
tak długiej kampanii. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli chodzi o mnie, no to fajnie, że jest nowa gra Star Wars. Ja się jaram, wiadomo. Ale no wiadomo, że to też nie jest taki najbardziej popularny tryb. I na to, co wszyscy czekają, czyli jakieś takie gry akcji typu druga część Fallen Order, czy jakieś RPG, no to jest taka dodatkowa produkcja między tymi głównymi odsłonami teraz od Respawn, więc fajnie, że coś się dzieje, fajnie, że mamy jakieś Star Warsy co rok, ale no na pewno nie jest to taki tryb, który no przyciągnie tutaj wszystkich fanów, nie? Tak mi się wydaje, także dla osób, które lubią tego typu rozgrywkę, to będzie, myślę, że coś bardzo fajnego. Będziemy mieli też głównie widok z pierwszej osoby. Ja nie wiem, czy nie będzie zablokowany na pierwszej osobie. Jest to bardzo możliwe. Nie wiem, czy to jest potwierdzone, ale chyba tak. Więc no taka już totalna imersja na VR-ce, jak ktoś lubi. No to też myślę, że będzie to bardzo ładne. Także coś takiego. Star Wars Squadron 2 października tego roku, także bardzo szybko. Celika będzie, się nie bójcie, na kanale wszystko będzie. Zobaczymy jakiś strój na razie. Liczę, że będzie kutafon w tej produkcji, bo on oczywiście się spisał w 6 epizodzie, więc może gdzieś tu się pojawi, ale to jakieś, myślę, że też nowe osoby w tym singlu będą przedstawione. Później może te kustomizacje w multiku będą nam dawały jakieś tam pole do popisu. Ale spoko, spoko. Na pewno wygląda pięknie. A czy rozgrywka przyciągnie na długie godziny? No to się przekonamy. Może będzie coś lepszego i bardziej urozmaiconego w tym już trybie multiplayer. Nic, czekamy. Fajnie, że się coś pojawia. I 19 też zobaczymy, jak ten gameplay wygląda. Także tyle ode mnie. Dajcie znać, jak wam się podoba, czy zagracie na premierę, czy bardziej właśnie w tych abonamentach. Już teraz te gry ogarniacie od elektroników. Też jest dostępna na Steamie. Już w preorderze, jeśli ktoś jest zainteresowany. No i cóż. Widzimy się w kolejnych materiałach już po 19. I niech moc będzie z wami.